Sprawdźmy, czy potrafimy zapisać 1,501 jako procent. Chcemy po prostu zapisać tę wielkość jako ileś setnych. Czyli możemy zrobić tak. Możemy powiedzieć, że jest to to samo, co 1,501 przez 1. Nie zmieniliśmy wartości. Teraz pomnożmy tę liczbę przez 100 setnych. Obliczając ten iloczyn, nie zmieniłem wartości, gdyż tak naprawdę mnożymy tu przez 1. Ale pisząc to tak, zmieniamy sposób, w jaki to przedstawiamy. Teraz mianownik wyniesie 1 razy 100. Łatwe. Wyniesie po prostu 100. Następnie w liczniku mnożymy 1,501. Najpierw mnożymy przez 10, przesuwamy przecinek tutaj, ale mnożymy przez 100, czyli jeszcze raz przez 10, czyli przesuwamy przecinek o jeszcze jedno miejsce. Mnożymy przez 10 dwa razy, czyli mnożymy przez 100. Przecinek znajdzie się tutaj. Mamy więc 150,1. Zapisaliśmy więc 1,501 jako 150,1 przez 100, czyli setnych. To inaczej 150,1 /10 ze 100, czyli procenta. 151%. Gotowe. Upraszczając, tę liczbę pomnożyliśmy przez 100. Wyszło nam 150,1, a tym samym wartość wyrażona w procentach. Pamiętajmy o znaku procent na końcu.